No, dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Ojejejej. Witam u was tutaj na wideotesty. Kurczę, ostatnio byłem tutaj i mówię, że przecież zapomniałem wam dla taty prezenty polecić. Dla mam były, ale dla taty nie było, więc mówię, kurde, pakuję to wszystko znowu do tego wora i zaraz wam przedstawię prezenty dla taty. No i zaczynamy, proszę państwa, proszę was, dzieci. Od czego? Od golarki, strzyżarki. Ja też mam, widzicie, czupryny. Przydałoby się właśnie mi taka golarka Philipsa. Zalety tej golarki. Bardzo niska cena, więc nawet najmłodsi z was mogą takie coś sprezentować właśnie tacie. Dwa, bardzo cicha praca. No ja muszę tą golarkę użyć, bo przecież zobaczcie, mam takie długie te włosy. Bardzo cicha praca, bardzo dobra cena, regulacja bardzo szeroka. Mogą tę golarkę nawet najmłodsi tutaj sprezentować, bo po prostu jest w przystępnej, niskiej cenie. Jak wiadomo, każdy facet, tak i ja, tak i, jak i wasi ojcowie, potrzebują energii. I nie chodzi tu o energię w postaci jedzenia, w postaci picia, a o energię w postaci energii elektrycznej. Czasami w naszych smartfonach brakuje energii. Po to są powerbanki. To jest powerbank 10 tysięcy. 1 i 4 zera. 10 tysięcy mAh. Posiada dwa porty USB. Jeden port 1 amper, drugi 2,1 ampera, które w ramach tych 10 tysięcy mAh mogą wam naładować wasz iPhone, wasz smartfon z Androidem, z Windows Phone, MP3, MP4, wszystko co można podpiąć na USB. Każdy ojciec, każdy facet marzy o takim gadżecie. Jest to głośnik bezprzewodowy Philips Sound Shooter. Taki mały, w kształcie beczki, z piwem oczywiście. Ma karabinczyk, dzięki czemu możecie go sobie przypiąć do spodni i starcza na 8 godzin. Ma oczywiście AUXa na micro USB, ale jest oczywiście też bezprzewodowy, na Bluetooth działa. Co więcej, tak jak mówiłem, 8 godzin muzyki może odtwarzać. Ale dzięki temu, że taka beczka ma wbudowany mikrofon, możemy go sobie przypiąć gdzieś i rozmawiać w zestawie głośnomówiącym. Mówimy do niej i słyszymy, co nasz odbiorca, nasz rozmówca mówi właśnie również w tym głośniczku. Ciekawy gadżet dla każdego ojca. A teraz coś dla facetów, którzy mają taki bujny zarost, takie brody jak ja. Fajna golareczka. Golareczka z trzema głowicami. Jedna, druga, trzecia. Dzięki czemu dopasuje się do kształtu twarzy każdego mężczyzny. 50 minut strzyżenia wystarczyłoby chyba nawet na moją brodę, bez ładowania. Więc tutaj czas pracy na akumulatorze jest jak najbardziej bardzo dobry. No i co? Mamy jeszcze tutaj w zestawie trymer, czyli takie precyzyjne narzędzie, które pozwoli nam na dokładne wycięcie brody, czy dokładne wymodelowanie waszych wąsów. Właściwie wąsów waszych ojców. Był już powerbank, to czas na coś o podobnym wyglądzie, ale zupełnie innym zastosowaniu. Dysk przenośny Toshiba 1 TB, więc naprawdę magazyn potężny. USB 3.0, który nam pozwala na transfer do 4,8 gigabita na sekundę. No i spójrzcie, jaki ładny, stylowy. Lekki, nieco ponad 200 gramów. I ma takie, na dole takie podstawki antypoślizgowe, więc jak położymy na stole, to żeby go przesunąć do Pudzianowskiego by trzeba, albo mnie świętego Mikołaja, albo moich braci, co mają większy brzuch. W zestawie przewodzik USB 3.0. No i oczywiście sam dysk. Jak ojciec, jak tata, jak facet, jak prawdziwy mężczyzna, to i samochód. A jak samochód, to nawigacja. Nawigacja firmy Mio. Ja ją polecam, ja ją używam. W moim worku jest? Jest, więc trzeba ją przedstawić. 5-calowy wyświetlacz tej nawigacji. Aktualizacja map zawsze przez 2 lata. Bezpłatnie, bez żadnych dodatkowych opłat. Płacicie za nawigację, przez 2 lata macie aktualizację. Są tam takie bariery jak asystent zmiany pasa, asystent parkowania, wizualizacja map, zarówno w 2D na płaszczyźnie, jak i w 3D. Więc czego chcieć więcej?
Najlepsza polska mapa, bardzo dobrze zaktualizowana, przystępny ekran do patrzenia w trakcie jazdy, oczywiście gniazdo do ładowania w trakcie jazdy, 12V do zapalniczki. No i lecimy sobie z taką nawigacją. Na przykład na pierwsze święto do mamy taty. Jedziecie do babci, takiej mu z nawigacji mu sprezentowaliście, on jest bardzo zadowolony i od razu jak jedzie do mamy swojej albo do teściowej, no to ma lepszy humor tata. No i na koniec propozycja dla taty ostatnia, ale to raczej tak dla takich już nieco starszych dzieci, bo trochę droższy sprzęt, ale za to zobaczcie, co można zrobić sobie. Kino domowe. Kino domowe, otaczający nas dźwięk 3D. Blu-ray odtwarzacz. Jak już przyjedziecie z tych świąt, z tego pierwszego i drugiego święta i tata dostał taki prezent na Wigilię, to sobie usiądzie ze spokojem, obejrzy filmy. To kino domowe ma DLNA, czyli możemy bezprzewodowo, na przykład ze smartfona sobie puścić film. Ma wejście USB, czyli możemy na USB podpiąć. 4 wysokie kolumny, subwoofer i odtwarzacz Blu-ray. To są elementy tego zestawu. Co więcej, chyba nic nie potrzeba. Dobrze, kochani, także to były prezenty dla taty. Wszystko już wam powiedziałem, co dla taty macie, za czym macie się rozejrzeć. Także ja zabieram swój worek i idę dalej, moi drodzy, szukać innych pomysłów na prezenty i dalej rozdawać prezenty z tego wora. Ojej, zabieram wszystko i idę.